my tutaj mamy do wychowywania? Zobaczmy. Mama. Praca na etacie 8 godzin. Praca w domu czas nienormowany. To widać. Tata. Praca na etacie 24 godziny na dobę. O, są nasze perełki. Mamo, gdzie są moje płyty? Jakie płyty, córeńko? Jakie płyty? No chyba nie chodnikowe. Mamo, tato, bo ona mnie bije. Bije cię na głowę i to we wszystkim. Jakie cię bije? Zobaczysz, jak utyję. No dobra, rodzinka. Już ja się za was wezmę. Raz. Dwa. Stop. Nie mówi się raz, tylko jeden. Jeszcze raz. To jak? Jak się mówi? Jeden. A pani mówi jeszcze raz. Olol. Ty mała nie bądź taka mądra, bo pójdziesz na przemyśleniówkę do drugiego pokoju. Jeszcze raz. Jeden. Dwa. Trzy. Gonisz ty. Stop, stop, stop. Co to za zwyczaje? Ty mała na przemyśleniówkę, a ty przyjacielu do karnego jeżyka. Mamo, tato, bo pani suwerniania każe mi siedzieć na jeżu. No kochani, bierzmy się do roboty. Pamiętajcie, najważniejszy jest dialog. Ale... Chwileczkę, proszę mi nie przerywać. Więc dialog to podstawa. Ale... Najważniejsze to umieć słuchać. Dać się komuś wypowiedzieć. Bez tego nie ma właściwej komunikacji. Ależ proszę mnie, Ani! Już nic, już nic. Ależ bez obaw. Gdy jest dialog, pojawia się też dyscyplina. Mamo, przynieś mi coś do picia. Coś do picia, coś do picia. Sama sobie weź. Szczyt bezczelności i lenistwa. Mamo, nie zapomnij kupić mi picia i wracaj szybko. Tak, kochani, ja muszę już lecieć, bo dostałam SMS-a z tańca z gwiazdami. Pa, kochani, bądźcie grzeczni i nie dajcie się swoim pociechom!